Dobra, witamy sprinterzy.com. Jest z nami nowy rekordzista Europy Juniorów w biegu na 200 metrów, Dominik Smosarski. No i tutaj na szybko, krótka historia. Te wyniki oficjalnie są ratyfikowane od 2012 roku, bowiem wówczas nie było do tego roku przeprowadzanych kontroli antydopingowych. No i w związku z tym oficjalnie jesteś tym rekordzistą, pomimo że byli w przeszłości zawodnicy lepsi wynikowo. No i powiedz nam, bo wczoraj właśnie była ta kontrola dopingowa przeprowadzana tutaj w Toruniu, i jak ona wyglądała? No, zostałem zaproszony na kontrolę dopingową, wszystko przebiegło zgodnie z planem i została ona wykonana, więc myślę, że wynik będzie oficjalny dzięki temu, że była tutaj na miejscu akurat kontrola dopingowa. Była ona głównie do 60 metrów, bo skupiało się to, że zwycięzcy swoich biegów bądź skoków lub innych lub rzutów. Z Pezla było to kierowane do tego, żeby wyniki mogły być oficjalne. No i to dzięki temu też mogłem skorzystać na tym, że 200 metrów też zostałem przebadany w trakcie tego, że i 200 metrów było. A powiedz nam, na czym taka kontrola polega? To jest mocz, krew? Mocz, tylko mocz. Dobrze, i odnośnie wczorajszego biegu. Pobiegłeś bardzo mocno, pomimo że masz jeszcze dzisiaj finał. Na co się szykujesz dzisiaj? No zobaczymy, czas pokaże. No, liczę, że może się uda się zejść poniżej 21, byłoby to spełnienie marzeń jako takich, bo jeszcze żaden junior nie biegał w Europie ani w Polsce poniżej 21 na hali. A mam nadzieję, że mi się to uda uczynić. Powiedz nam, tor szósty, wczoraj byłeś na torze piątym, tak? Jak się biega, jaka jest specyfika biegania na hali z swojej perspektywy? Na przykład jak zachowujesz się na tych podbiegach, naukach, jak schodzisz z łuków? Masz jakąś taktykę na przykład na dzisiaj, żeby poprawić ten rekord? Tak, wczorajsze zejście z wirażu nie było spełnieniem moich oczekiwań. Troszeczkę tam na 70-80 metrze troszeczkę mnie schamowało to, że właśnie kolega Adam się zerwał. No i taki miałem moment zatrzymania, nie wiedziałem co mam zrobić. No ale jednak emocje wzięły górę, no i dałem radę jeszcze ruszyć i z tego i pobiec. Więc myślę, że ten wynik wczoraj, gdyby nie to, mógłby być naprawdę dobry. A skupiamy się głównie na zejściu z wirażu, bo hala w Toruniu jest specyficzna, ponieważ są tutaj górki tak zwane, gdzie można to wykorzystać, bądź może to nam przeszkodzić w dobrym wyniku. Jeżeli się dobrze wkręcimy w wiraż i dobrze z niego zejdę, no to wtedy jest bardzo dobry wynik, bo to pomaga. Jak wchodzisz w wiraż, bardziej przekręcasz się na lewo? Jak to wygląda? Ja się śmieję, że jestem uwarunkowany genetycznie, ponieważ mam lewą stronę troszeczkę niżej od prawej i jestem to przechylenie jest tak jakby w mojej naturze już, że nie mogę tego zmienić. Masz jedną nogą tak, krótszą? Tak, jedną nogą krótszą, drugą dłuższą, co sprawia, że lepiej mi się wkręca w wiraże. No i wczoraj też się skupiłem, żeby to wyglądało technicznie dobrze i żeby nie przebiec tej linii, bo w tamtym roku no, poprawiłem tutaj rekord Polski juniorów młodszych, ale został mi on nieuznany, ponieważ sędziowie dopatrzyli się na depnięcia linii, no i nie został on rekordem Polski, no ale później w spale sobie odbiłem to. Wtedy jak nazdepiłeś na tą linię, to zdawałeś sobie sprawę, że to uczyniłeś? Nie, ja do samego końca dostaliśmy pismo, że wynik nie może zostać oficjalnym rekordem Polski, ponieważ została przebiegnięta linia, bo dopiero dopatrzono się po analizie wideo, tutaj na hali są kamery i oni na podstawie tego się dopatrzyli, że zostało to przebiegnięte. No tu widzimy tutaj pełen profesjonalizm, jeżeli chodzi o kontrolę antydopingową, tak samo rejestrację wideo, fotofinisz, wszystko tutaj jest jak najbardziej na miejscu. Dobra, powiedz nam, twoim trenerem jest pan Bukowiecki, trener Konrada, rekordzisty świata juniorów w pchnięciu kulą, no i czołowego zawodnika nawet w kuli seniorskiej. Powiedz nam o tej współpracy, jak ona się układa? Współpracę z trenerem układałem się bardzo dobrze, wykonujemy swoje założenia, swoje plany. Jest bardzo dobrym trenerem, potrafi dobrze zmotywować zawodnika i
No, niby jest specjalistą od kuli, ale moje wyniki mogą chyba potwierdzić, że jest też znakomitym trenerem od sprintu i bardzo dobrze układa nam się współpraca. Powiedz nam jeszcze tutaj głównie tak dla fanów. Zawodnicy są ciekawi, zwłaszcza młodzi, jak wyglądają twoje treningi. Może nie chciałbym, żebyś zdradzał tam sekretu i opowiadał dokładnie, co robisz na treningu, ale na przykład jaki jest trening, który tak najlepiej cię stymuluje? Jakie jest twoje ulubione ćwiczenie, czy to siłowe, czy to skocznościowe? Siłowni nie lubię jako tako, ale no tam wchodzą już treningi siłowe, no bo już jestem juniorem, trzeba zacząć powoli tą siłę budować i no trzeba jakoś wyglądać, można powiedzieć, na tej bieżni. No moim ulubionym treningiem, wbrew pozorom, nie jest jako tako szybkość, bardziej jakieś wytrzymałość szybkościowa, takie rzeczy. Tego biegałem strasznie dużo. No tutaj sprinterzy naszej kadry na przykład nie mają takiego dojechania jak my, można powiedzieć, bo ogólnie trenuję na kadrach i w ogóle trenuję z Karolem i z trenerem Ludwichowskim. No i my bardziej stawiamy na wytrzymałość w czasie biegu, żeby po prostu, żeby wytrzymać cały dystans, a nie przebiec 100 metrów w bardzo szybkim tempie, a później, można powiedzieć, toczyć się do mety. Więc głównie o to chodzi, żeby cały dystans biegać, a nie przykładowo 180 metrów. Tak, a powiedz nam, jak ta wytrzymałość szybkości, jakie to są odcinki w całym okresie przygotowawczym? W okresie przygotowawczym to są odcinki 300 metrów, 200 metrów, 300 metrów na przykład, jakieś 250, 150. Stałe przerwy, krótkie przerwy? Przerwy są krótkie, na przykład po 300 czasami mamy 3-minutowe przerwy, 2-minutowe przerwy, to są bardzo krótkie przerwy, więc no, nie da się jakoś na nich wypocząć czy coś takiego. Czyli tutaj można mówić o takiej, znaczy nie powiem eksploatacji, bo to trzeba przecież mocno bardzo trenować, ale zdarza ci się na treningu, że po prostu schodzisz ledwo żywy? No zazwyczaj to jest tak, no oddajemy całe serce na treningu dajemy z siebie 110%. Czasami nie wiem, jak wracam do pokoju, kładę się i nie mam siły, żeby iść do łazienki się wykąpać. Jak wracam z treningu, tak kładę się do łóżka i zasypiam po prostu. No, skąd się to znamy? No to jest, w jakie dni ogólnie biegacie takie odcinki interwałowe, wytrzymałości? Zazwyczaj jest to, jeżeli jestem w ciągu u siebie w domu, to zazwyczaj jest to środa. W środy zazwyczaj robimy takie treningi. Jest to 2 dni po siłowni, w poniedziałki mamy siłownię, we wtorki biegamy jakieś szybkości, no i wtedy w środy zaczynamy te odcinki dłuższe. Dobra, myślę, że tyle pytań na dzisiaj. Był z nami Dominik, tutaj jak widzimy zawodnik, który nie tylko pobił rekord Polski juniorów, co zdradził, że podchodzi solidnie, poważnie do tych treningów, no i sprawa dojścia do tego rekordu wcale nie jest taka łatwa. Dobra, dziękujemy za rozmowę, powodzenia dzisiaj w finale. Dziękuję.